Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu sesji, bo tego dotyczy właśnie tematyka tego nagrania. Jeżeli spodziewasz się czegoś innego, to oczywiście możesz opuścić kanał i zachęcam tylko do pozostania te osoby, których ciekawi to, co się dzieje w tym momencie na rynku światowym, co się dzieje oczywiście na rynku krypto i tradycyjnie dokonamy podsumowania polskiego rynku, a z racji tego, że super czwartek dzisiaj miał być, to zobaczymy, a jak mocno on zachował się i w którą stronę, bo dużo się dzieje, a przed nami jeszcze lepsza sesja, bo jutro będzie też dzień, jeżeli chcesz dowiedzieć się, co dzisiaj się oczywiście na rynkach działo, to zachęcam do pozostania. Jak zostajesz ze mną, pamiętaj o formie podziękowania za czas i przygotowanie tego materiału specjalnie dla Ciebie, czyli wystarczy, że rzucisz łapę w górę i komentarz. A dla wszystkich nowych, których oczywiście witam serdecznie, jeżeli tematyka się spodoba i chcesz zostać ze mną na dłużej, to pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku. I przechodzimy od razu do informacji, bo dzisiaj, no niestety, mamy zwałkę na rynku i komu zawdzięczamy tą sytuację? Oczywiście. W pierwszej kolejności musimy sobie zerknąć, co się wczoraj działo, bo no, Stany lubią po prostu sobie schodzić na koniec sesji, w trakcie, szczególnie dynamicznie i wczoraj oczywiście mieliśmy te spadki, a oczywiście Powell się do tego przyczynił i oczywiście inwestorzy tutaj dosyć słabo, a wręcz negatywnie przyjęli to, co powiedział i mieliśmy oczywiście sytuację taką, jak obserwujemy teraz na rynkach. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj się wydarzyło, no to tradycyjnie już, jak to w czwartki, mamy zadeklarowani wstępnie bezrobotni i oczywiście wynik obecny jest o wiele gorszy niż prognozy. Zresztą mam dosyć ciekawego również tutaj screena z Bloomberga. Oni mają fajnie ten wykres, on mi potem ucieka, zanim robię podsumowanie sesji, dlatego go zescreenowałem. No i widzimy, że oczywiście tutaj poziom jest o wiele wyższy niż się spodziewano i to też dołożyło cegiełkę do tego dynamizmu na rynku, oczywiście jeżeli chodzi o kierunek południowy, czyli mamy te spadki i niestety to wszystko się gdzieś nawarstwiło. A jeżeli świat zalewa się czerwienią, to no, ciężko powiedzieć, żeby tutaj nasza giełda się również przed tym obroniła i też mamy te korekty, a jak głębokie, to oczywiście zaraz w szczegółach zobaczymy, co nas czeka. I jak już jestem jutro, to zerknijmy, co jutro się dzieje. No, PKB w Niemczech jutro, no, prognoza jest na minus 2%. Zobaczymy oczywiście, jak się skończy. Bazowa sprzedaż detaliczna w Stanach minus 8,6% prognozują i sprzedaż detaliczna minus 12%, czyli jutro nas czeka również bardzo ciekawy dzień. No i oczywiście są już serie artykułów, że licznik bezrobocia w USA wciąż tyka w milionach i jak widzimy 36 milionów Amerykanów zgłosiło się już po zasiłki. Zresztą monitorujemy to na bieżąco, nam bieżąco Ci przekazuję te informacje, abyś wiedział tak naprawdę, jak wielki świat wpływa na to wszystko, co się dzieje na rynkach finansowych w pozostałych krajach. Francja, bezrobocie najniższe od 2008 roku, to efekt szkodnika. I jak widzisz, stopa bezrobocia we Francji spadła w pierwszym kwartale do najniższego poziomu od 2008 roku. Powodów do radości jednak nie ma, ponieważ to efekt zamknięcia gospodarki, które uniemożliwiało poszukiwanie pracy. No, to pozostawię to już bez komentarza. Wielka Brytania. Rynek nieruchomości czeka brutalna korekta. Jakaż to brutalna korekta? Zobaczmy. Analitycy rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii rewidują prognozy, donosi The Guardian. Część ekspertów spodziewa się spadku cen nawet o 13% w 2020 roku, a korekta szczególnie mocno dotknie regionów, w których w wyniku epidemii ucierpi rynek pracy. No 13% to naprawdę brutalna korekta. Myślę, że no, chyba panowie muszą być na giełdzie i zobaczyć, jakie są korekty, bo te 13% to zaraz zobaczymy, czy dzisiaj jak to wyglądało na spółkach. No sam możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta brutalna korekta, naprawdę 13%, to jest aż tak drastyczna, szczególnie na tak wygrzewane rynki nieruchomości, jakie są właśnie w Wielkiej Brytanii. No, zobaczymy. Może jakby to jeszcze tąpnęło, ale razy kilka, to można było powiedzieć, że jakaś brutalna korekta. Co tutaj się dalej dzieje? Siłownia pozywa rząd, chce 500 000 zł. No i myślę, że to może być początek też jakiejś fali, gdyż no, siłownie będą prawdopodobnie otwierane, też nie wiadomo w jakim reżimie sanitarnym, w ostatniej fazie właśnie tutaj ściągania tych obostrzeń.
Chyba wszyscy aktywnie uprawiający sport na tym cierpią i zobaczymy oczywiście, jak to się potoczy dalej. Zresztą wczoraj widzieliśmy również informacje odnośnie tego, że już przedsiębiorcy również będą tutaj pozywać właśnie Skarb Państwa. Jeżeli chodzi o wybrane regiony Polski bez obowiązku noszenia maseczek i to myślę, że jest pozytywne, będzie to oczywiście weryfikowane w przeciągu, jak widzisz, do 2 tygodni i być może zapadną takie decyzje, że co po niektórych regionach nie trzeba będzie oczywiście nosić maseczek tutaj w miejscach publicznych, jak widzimy. Czyż to jest pokłosie tej informacji, którą wczoraj pokazywałem odnośnie Czech? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o kolejna istotna i ważna rzecz, również widzowie pisali w komentarzach i robi się o tym głośno i też myślę, że warto dołożyć do tego swoją cegiełkę. Nawet na Bankierze dzisiaj się również pojawił artykuł. Inwestorzy domagają się zniesienia podatku Belki. Fundacja Trading Gym uruchomiła inicjatywę mającą na celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych. Trwa zbiórka podpisów pod petycją będącą częścią akcji hashtag znosimy Belkę, czyli oczywiście możesz tam w ten sposób szybko odnaleźć sobie tutaj dostęp do tutaj tego, żebyś mógł zagłosować, oddać swoją cenny właśnie podpis na tej petycji i oczywiście przyczynić się dzięki temu również do być może zniesienia belki, a myślę, że no nikomu ona nie jest potrzebna, zarówno nam, inwestorom indywidualnym, inwestorom giełdowym, tym wszystkim, którzy gdzieś doskwiera to dosyć mocno, bo 19% jak zarabiasz na giełdzie, no to niestety boli, a jeżeli nawet nie inwestujesz, a oszczędzasz swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym czy lokacie, no to chyba sam przyznasz, że za sam fakt posiadania pieniędzy, tego, że masz jakieś oszczędności, musisz oddać ku chwale 19%, no to chyba sam przyznasz, że nie jest to zbyt komfortowa dla Ciebie sytuacja, tak więc trzymamy kciuki. Nagranie pojawiło się oczywiście, jeżeli chcesz się z tym dokładnie zapoznać, na kanale Veto, tam Cię odsyłam i tam oczywiście Cię zapraszam. Tam również będziesz miał link bezpośrednio do właśnie poparcia tej wstępnej petycji. Potem 1000 plus na wakacje od rządu, kto dostanie bon turystyczny? Bardzo ciekawy przypadek. Bony turystyczne na 1000 zł tylko dla pracujących w ramach umowy o pracę. Cudowne, umowy o pracę. A co z tymi wszystkimi, którzy ucierpiali najbardziej na tym zamknięciu gospodarki, czyli osoby zatrudnione na umowę zlecenie, umowę o dzieło. Tutaj w tych wszystkich biznesach, które są tak naprawdę, no prawdopodobnie, jeżeli jeszcze nie upadły, to są na skraju. No, genialny pomysł. Rząd pracuje nad tym projektem, z którego skorzysta około 60% pracowników w Polsce. No to mam nadzieję, że rzeczywiście tak jak i starczą i również pójdą gdzieś po rozum i również dadzą możliwość szczególnie tym osobom, które też ucierpiały i prawdopodobnie w większości teraz nie są i nie mają pracy. Jeżeli chodzi o kolejną informację, banki podnoszą opłaty za operacje w placówkach, co oczywiście przełoży się na poniesienie tych kosztów przez nas jako klientów, jeżeli oczywiście nie korzystasz z bankowości internetowej, bo to ma na celu właśnie to działanie, czyli przerzucenie ilości transakcji jeszcze mocniej na sektor właśnie bankowości online, aby jak najmniej po prostu wykonywać tego typu działań w placówkach, co oczywiście pociągnie za sobą redukcję kosztów, bo wiadomo, że każdy oddział to koszt, zarówno jeżeli chodzi o utrzymanie takiej placówki, jak i osoby, które są tam zatrudnione. Widzimy, że to idzie coraz bardziej pod kątem cyfryzacji tego sektora. I na koniec, zanim przejdę już do konkretnych cyfr i wyników giełdowych, to zostawiłem jeszcze informację dosyć istotną, bo może Ci umknęła. Kubik Games, czyli jedna z naszych spółek gamingowych, która dzisiaj no też mocno oberwała, ale za to pozyskała licencję na wydanie 7 gier z serii Beat Trip na konsole Nintendo Switch i Microsoft Xbox One. I to jest istotna informacja, która na pewno wpłynie dosyć znacząco na przyszłe wyniki tej spółki, tym bardziej, jeżeli oczywiście to wszystko już będzie sfinalizowane. Jak widzimy, to jest prawdopodobieństwo przełom roku 2020-2021. Oczywiście jest to seria, czyli będzie to wychodzić oczywiście cyklicznie. I jak widzisz, tej serii sprzedano do tej pory tych 7 gier na konsole i pecety przekraczyła 2,7 miliona sztuk.
co może wróżyć również dosyć ciekawą sprzedaż na pozostałych platformach. Trzymamy kciuki, aby oczywiście naszej polskiej spółce gamingowej to się udało. I teraz przejdźmy przez rynki zagraniczne. Na początek zerknijmy na tą Amerykę, która tak mocno dzisiaj i wczoraj namieszała. Co tutaj? O, DAX-ik mam włączony, a to DAX za chwilkę. Co tam S&P 500? No widzimy, że dzisiaj no mocno cofali, widzimy 2809 punktów, jeżeli chodzi o S&P 500, ale niby się była zwałka, teraz już ci są do góry, oczywiście Stany cały czas pracują, zobaczymy jak ta sesja się zakończy, bo też jest to w dosyć istotnym miejscu. DJ-a zostawiłem, Dow Jones oczywiście 23237 punktów i popatrz jak mocno odbijają teraz panowie, pomimo tego drastycznego spadku, który tutaj widzieliśmy od wczoraj, to dzisiaj no w tym momencie oczywiście mają reteścik do góry. Zobaczymy, jak to się zachowa. I mamy DAX-a. DAX również w tym momencie już wycofuje 10341 punktów. Też dosyć mocno dostał po głowie. Zerknijmy sobie jeszcze oczywiście na ropę. Nie mogłoby jej tutaj zabraknąć. Ten boks cały czas pracuje, cały czas jest utrzymywany, co potwierdza jego ważność. Czyli będziemy musieli bacznie obserwować strefy. Oczywiście rozjazdu w którąś ze stron tego boksu. $30 za baryłkę w tym momencie. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to Nasdaq również oberwa po uszach wczoraj. Widzimy, że inwestorzy byli w totalnej niepewności na tym najbardziej pompowanym indeksie od czasu właśnie zjazdu na fali szkodnika. I teraz również mamy sesję, która w tym momencie jest wyciągana. Zobaczymy oczywiście, jak się zakończy. 8939 punktów. Srebro dzisiaj ciśnie do góry i już testują nam panowie tutaj po przednie szczyty i pytanie, czy od nich spadną w dół, czyli skorygują, czy jednak je rozjadą. $15 70 centów za uncję. Złoto. Złoto również ciśnie bardzo mocno. Też jest bardzo już bliskie przetestowania poprzednich szczytów. 1700 prawie $30 za uncję. Zobaczymy, jak się oczywiście sesja zakończy, bo cały czas trwa. Waluty do złotówki. Frank dzisiaj drożeje 4,34. Również euro drożeje 4,56 w tym momencie i dolar również, chociaż już widzę, że wycofują 4,22. Sam WIG 20 no dzisiaj w osłabieniu, chociaż widzimy, że końcówka należała do wyciągnięcia. Zaraz w szczegółach zobaczymy, jak to wygląda. 1572 punkty. Zerknijmy, skoro złoto nam rośnie i złoto jest bliskie przetestowania poprzednich szczytów, to zobaczmy, jak sobie radzi cyfrowe złoto. Czyli Bitek wjeżdża na ekran i zobaczmy. 40 indeks strachu, czyli no nic się na razie spektakularnego od wczorajszego dnia nie działo, ale za to na Bitcoinie coś się zaczyna dziać. I dzisiaj przypominam, o 21:00 weźmiemy pod lupę typowo rynek krypto, tylko i wyłącznie temu poświęcimy ten czas. 67,7 dominacja Bitcoina, $9647 za jedną sztukę trzeba zapłacić, 6% dzisiaj rośnie, no bardzo ciekawa sytuacja. Ethereum 3% do góry w topowej dziesiątce, widzimy, że nie ma już bardziej spektakularnych jakichś wystrzałów. Zerknijmy za to na skrajności, czyli topowa setka. Krypterium zyskuje 18%, energii 18, 15%, Matic Network, Unbright 10% i to są te największe wzrosty. Zerknijmy, co się dzieje niżej. Spokojnie. Zobaczymy, jakie są teraz spadki. Najmocniej traci ABC Coin 8%, 8 również KuCoin Shares, FlexCoin 6% czy Theta 5,47. Też nie ma jakichś nie wiadomo jakich oberwań. Zaraz zderzymy to oczywiście z rynkiem polskiej giełdy i zobaczymy, który rynek sobie mocniej i dzisiaj silniej poradził. Oczywiście zapraszam na to nagranie jeszcze dzisiaj o 21:00. Zerkniemy sobie dla tych wszystkich, którzy interesują się bliżej rynkami krypto bądź chcą i myślą o tym, żeby zdywersyfikować swój portfel, bo na pewno warto jakiś promyczek, promil, jakiś procencik przeznaczyć na to, żeby w tej cyfrowej rewolucji uczestniczyć. BitBay, Binance, chyba nie muszę nic dodawać. Najlepsze dwie. Oto jest absolutna podstawa, żeby zacząć swoją przygodę z rynkiem krypto. No i teraz tradycyjnie przechodzimy do tego, co się wydarzyło na polskim parkiecie, a komu zawdzięczamy to wszystko tutaj. No może nie wszystko, tylko części, bo wczoraj miałem pokazać, ale gdzieś mi umknął slajd. Zerknijmy. I Grzegorz dodał Telga. Jak widzimy, Waldemar dodał Milkpol. Potem Serinus dodał Michał. Potem Verial stylem dodał trakcję, potem mamy prezes, który dorzucił Merlin Group, Lauren PS Softblue, no i Paweł dorzucił Altusa. Czyli dzięki, pozdrawiam panowie serdecznie. Jeżeli chcesz coś dodać oczywiście do tych zestawień, to serdecznie się zapraszam. Spółki produkcyjne, zaznacz oczywiście w komentarzu, by było mi łatwiej to dodawać. Lista YouTube'owa, co chcesz mieć na szybkim podglądzie, tu nie dublujemy, przypominam. Ahity New Connectu, czyli to, co być może w przeciągu, dajemy czas 2 tygodnie, będzie mogło być pompowane.
to oczywiście zapraszam Cię do dodawania tego. Potem będziemy tą listę czyścić, żeby była świeżutka. I na produkcyjnych dzisiaj, no przy tak dynamicznych zjazdach, ciasteczka się obroniły i to na bardzo ciekawym obrocie, 7% do góry. Wawel 1% do góry, a najmocniej traci Boruta 14%, PSS Exol 10%, GL Cosmet oberwał 10%, czy Harper 5,74. Liderzy obrotu to wspomniany, a wcześniej GL Cosmet 2,200, PSS Exol 1,5 bańki i Harper 700 ponad 1000. Jeżeli chodzi o spółki Twoje, które zgłaszasz tutaj właśnie w komentarzu, to Aquapost dzisiaj bardzo ładnie się zachowała, 12%, ale na niewielkim obrocie. Libet dwójeczka z przodu, a na minusie najmocniej Verbicom oberwał 27%, Telemedycyna 20%, Investico 19%, Cannabis szósteczka. Jeżeli chodzi o obroty, to tutaj liderem jest Cannabis 453 tysiące, czy Trakcja 390 tysięcy. I jeżeli chodzi o hity New Connectu, zobaczmy, co tutaj ciekawego. Lauren PES 6,90 do przodu, Merlin Grupa 4,07, potem te, które najmocniej straciły, czyli MBF Grupa 13% w dół, Telgam 13,10, SoftBlue. Liderzy obrotu w tym zestawieniu to Bluber 3 700 000, SoftBlue, Bańka czy MBF Grupa 425 tysięcy. Zerknijmy sobie na pogromców. Mercator dzisiaj na górze 7%, Farmena prawie 3%, Neuka 2%, Biomet Lubin 0,28. Na minusie mamy MB w grupę, która traci blisko 14%, Inogin obrywa prawie 13%, Orpfe 8,68, SCPFL 8,48. Liderzy obrotu to Neuka 14 tutaj milionów, 11, prawie 12 milionów Mercator, Biomet Lubin 7,600. Teraz spółki dywidendowe. Zobaczmy, co tutaj ciekawego w dywidendzie słychać, a warto pokazać, gdzie je możesz znaleźć oczywiście, bo dzisiaj były ostatnie dni, żeby się załapać na co po niektóre oczywiście spółki, czyli już te dwie są za nami, ale Ulma dzisiaj była ostatni dzień, żeby się na nią załapać. Kto się nie załapał, no to niestety. Jutro Asseco OBS. Masz jeszcze szansę się załapać, jeżeli Cię interesuje oczywiście dywidenda z tej spółki, to tutaj warto się tym zainteresować. Listę na bieżąco dla Ciebie specjalnie na portalu jakinwestować.com w zakładce dywidendy aktualizuję. No i przechodzimy teraz do zestawienia. Zobaczmy, kto dzisiaj bronił tych spółek wypłacających dywidendę. Mercator urósł 7%, KRK 2,29%, Neuka 2%, Windexus prawie 2%, pozostałe spółki, tak jak widzisz, przewijamy. Zobaczmy te skrajności, kto tutaj nawywijał. Geotrans oberwał 7%, Movie Games 6,69%, ULT Games 5,47%, czy Absen Energy, APS Energy 5,23%. Jeżeli chodzi o podcięciu, to widzimy, że tutaj ED Invest zyskuje 3%, wszystkie inne pozostałe tracą, w tym najmocniej XTB 6,62%, czy Car Vitamin 4,85%. A jeżeli chodzi po wypłacie, to Synectic zyskuje 4%, najmocniej traci CDA 4% i blisko 4% i firma. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, no dzisiaj gaming również był mocno w odwrocie. Inwestorzy widać, że w strachu ewakuowali się ze swoich pozycji, chroniąc swoje wypracowane zyski, i to niemałe zyski, bo dobrze wiemy, jak to mocno spuchło. I na plusie tylko i wyłącznie Allianz 8%, jako jedyny zielony barwy dzisiaj przywdział, ale popatrz, na jakim obrocie. I Artifex ostatecznie na zerze. Najmniej stracił 11bit 69%, Tibul procent, czy Simfabrik również 1,5% na minusie. A najmocniej, cóż to było dzisiaj wyprzedawane? PB Games najmocniej wyprzedawane 13% w dół, Sherry 12% w dół, Sonka 11%, Moonlight, Carbon Studio prawie 11%, Drageus 10%, Farm51, NG Games 10%. To są te najmocniejsze spadki, jeżeli chodzi o gaming. Zobaczmy na liderów obrotu. Sam król gamingu, CD Projekt, który dzisiaj kosztuje 370 zł za akcję, traci 2,5%, 126 tysięcy, przepraszam, milionów. To tyle wygenerował dzisiaj obrotu. Playway 10 milionów 600, prawie 9 banik TS Games, Creepy Jar 6,5 miliona, 4600, 11bit, Bluber 3700, 2300, Foreveren, ULT Games 2 miliony 100, bańka 600, Farm51, NG Games bańkę 300 i powyżej bańki 100 Juju i NG Games. Sam kontrakt dzisiaj w odwrocie, jeżeli chodzi o indeks, bo na minusie 2,65, czyli shorty były w grze, 27 558 punktów. Jeżeli chodzi o banki, to tylko jeden w zielonych
kolorach milenium 1,24 na plusie, wszystkie inne w odwrocie. Żaden z nich się tutaj nie ustrzegł spadkom. Boś obrywa najmocniej 5%, Alior 4,7, UniCredit 4,6, 3,5, mBank. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to PKO BP w końcu przebija i wybija się na pierwsze miejsce, 67 milionów, PKO SA 64 i również te dwa największe banki polskie na ponad grubo ponad 2% na minusie. Sam indeks 3700 punktów równo traci 2,5%. Jeżeli chodzi o spółki z OZE, to Figen dzisiaj 7% do góry, na zielono, ale nieznacznie powyżej zera LQ i MDI Energia, a w odwrocie najmocniej traci Termo 15, prawie 16%, Columbus 8,7%, Sunex 7,9%, Biomas 7%, ML System 6%, prawie 7% i 6,7% Novavis. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj Columbus prawie 2 miliony i widzimy, że odwrót prawie na 9%, ML System 863 tysiące, 853,01 Cybaton, czy Novavis również powyżej 800 tysięcy. Jeżeli chodzi o indeksy, to zobaczmy, dzisiaj shorty, wiadomo, były w grze i telekomunikacja już ostatnim, na ostatku wykręciła jedną setną na zielono, aby nie było, że nie ma jakiegoś indeksu na zielono, no to jest. Zerknijmy, wszystko inne, no grubą czerwienią się dzisiaj zalało. Sam New Connect dzisiaj mocno oberwał, czyli inwestorzy cashowali swoje pozycje dzisiaj, ale zaraz to zobaczymy w szczegółach. Odzież 4% w dół, media 3,50, leki 3%, chemia 2,7 czy 2,6, moto i games i górnictwo również grubo powyżej 2% na minusie. Główne indeksy jak WIG20 traci 2,18%, 1579 punktów. Jeżeli chodzi o MWIG 40, traci jeszcze więcej, 2,36 na minusie, 3172 punkty, a SWIG 80 obrywa 1,5%, 11693 punkty. No, zobaczymy, co ten piątek nam przyniesie. Pamiętaj, rynki są nieprzewidywalne i naprawdę może się dużo jutro dziać ciekawych rzeczy. No pytanie, jak oczywiście Stany z dzisiejszą sekcję zamkną. Ale jedźmy, wracajmy do tematu. WIG 20, Orange tylko się utrzymał na plusie 15 setnych i play bez zmian, a na minusie mamy Alior 4,75, LPP 4,2, JSW 3,8, mBank 3,5, czy Tauron 3,5. Liderzy obrotu to CD Projekt 126 milionów, PKN Orlen 88, CCC 69, 67 mamy na PKO BP i 64SA. To są ci liderzy obrotu na WIG-u 20, SWIG, MWIG 40 teraz, czyli indeks średnich spółek i tylko Millennium i Neuka na plusie, razem z Develion, 3 spółki, 2% Neuka, Millennium 1,2 i 0,5% Develia. Wszystkie inne, jak widzisz, w odwrocie. Przewijam, żebyś mógł sobie zerknąć na spokojnie, może zatrzymać i sobie przepatrzeć wszystko, co Cię interesuje. A Mabion obrywa 10%, dzisiaj najmocniej Kenty 6%, Bogdanka 5%, Wirtualna 5%, LiveChat 4%, GTC 4 czy 4, również Playway. Jeżeli chodzi o obroty, no to zobaczmy, co tutaj się ciekawego dzieje. Millennium 14 milionów 600, Neuka 14 100, Amrest 11, Playway 10 i to są te najmocniejsze obroty dzisiaj na MWIG-u 40. Jeżeli chodzi o SWIG 80, zobaczmy, co tutaj ciekawego dzisiaj się wydarzyło i no widzimy troszkę więcej tej zieleni niż na pozostałych indeksach. Mercator 7,40 na plusie, MLP Grupa 2,7, Astarta 2,2 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, nieznacznie na zielono. Zobaczmy, kto tak naprawdę dzisiaj oberwał najmocniej w tym indeksie. Przewijam, pamiętaj, możesz sobie zatrzymać na spokojnie, przepatrzeć wszystko. I tak, R22 7,41 na minusie, ML System prawie 7, Team 6,60, Elemental 6,30, 6,30, Baholding, Kogeneracja 6,21, Review 5,7 i to jest ta stawka od samego dołu. Zerknijmy na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi pod względem obrotów, co tutaj się wyprawia. Mercator prawie 12 baniek, Medical 4,200, 3 bańki, DataWalk, Arctic 2,200, 2,100, ULT Games, Unimot, Bańka 700, R22, 1,5 bańki, ATM Grupa, Bańka 200. No i zerknijmy na ten indeks dla wszystkich wilków z GPW. Co tu się dzisiaj działo? Czyżby New Connect nie dał zarobić? No jak to nie dał?
New Connect zawsze daje zarobić, nawet jak się krefleje na rynkach, to zawsze jakaś perełka się znajdzie. I co tutaj się dzisiaj działo? Intel VIS, jak widzimy, 47 do weryfikacji oczywiście. Potem mamy Dentam 42, Apollo 43, Accept Fin 39. Zerknijmy coś na ciekawszych obrotach. Bioplanet 15, czy na przykład Aztek 12. Tu mamy Galvo, które zyskuje 11, czy na przykład Kaka Herbal również 11% do góry. No, bardzo ciekawa sytuacja. No troszkę tej zieleni na New Connectie mamy. Zobaczmy, kto w takim razie najmocniej oberwał, no bo ten minus się też nie wziął bez przyczyny. New Connect to wiele większe ryzyko, pamiętaj o tym. No i tutaj mamy zwałkę LK Desink, ale oczywiście do weryfikacji 60%. Fiten również do weryfikacji 33%. Verbicom za to już potwierdzone 27% na minusie. Szukajmy czegoś na obrotach. Telemedycyna 20% w dół. Invest 19%. Tutaj mamy również Termo 15%, czy na przykład Suntek 15%. Co tu jeszcze się rzuca w oczy? Boruta 14%, MBF Grupa 13%. Inogen 12, no wszystko to, co było wygrzewane, no to teraz oczywiście inwestorzy uciekają. Stop lossy być może popuszczały, albo oczywiście ratowanie części zysków i kaszowanie swoich pozycji. Wiadomo, jak to zawsze powtarzam, co inwestor to podejście, każdy ma inną strategię. Grunt, żebyś się jej trzymał i był w niej konsekwentny. Jeżeli chodzi o wyniki pod względem obrotów, numerem 1 jest Creepy Jar, prawie 6,5 miliona, Inogen, 4 banki, 3700, Bluebird, Geotrans, prawie 3 banki, 2300, Foreveren, Columbus Banka 900 i powyżej banki Biomaxima, Farm 51, SCPFL, NG Games, Juju, EC Games i Soft Blue. To są te najbardziej dzisiaj wygrzewane pod względem obrotów spółki z New Connectu. No i WIG nam został. Indeks szeroki, zanim przejdziemy oczywiście do informacji na jutro. Co tutaj na tym WIG-u się wydarzyło? Zerknijmy sobie, coś mi się tu podwinęło i zobaczmy. Liderzy dzisiejszego wzrostu, żebym ci mógł zobaczyć, zanim zerknę na statystyki sesji, bo jakby to nie było, podsumowanie bez statystyk nie może się odbyć. I widzimy tak, jeżeli chodzi o liderów dzisiejszego wzrostu, to DGA 22% do góry, Reinhold 19, Radpol, potem mamy Digitre 11, 10 i Mobile, i to są te dwucyfrowe poziomy, bardzo ładnie wypracowane. A dzisiaj obroty na giełdzie to 956 765 237 zł. Transakcji zawarto dzisiaj 135 277 sztuk. Przewijam, żebyś mógł sobie niżej zerknąć, co tutaj ciekawego się dzieje. Być może interesują Cię na przykład obroty, bo tutaj bardzo ładnie je oczywiście widać, i zobaczmy, które najmocniej dzisiaj traciły. Provident już zrzuca kolejny dzień z rzędu, coś kojarzę, 15%, IDMSA 12%, Bowiem 10%, PCC Exol 10%, GL Cosmet 10%, 10% również StarHedge i City Surf również 10%. To są te dwucyfrowe spadki na WIG-u, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Zobaczmy jeszcze, co nas jutro czeka. A jutro super piątek po super czwartku. No, zerknijmy na info, sobie wejdź i tutaj możesz sobie poczytać, bo no, w gardle by mi zasłonił, gdybym chciał to wszystko przeczytać. Patrz, ile tego jest. To jest jakiś kosmos. Naprawdę. Jutro bardzo istotny dzień. Pytanie tak, co nam zafundują dzisiaj Stany, jak się będą zachowywać te czołowe indeksy do końca dnia i oczywiście zobaczymy, co się wydarzy jutro, bo jutro też dosyć istotnych informacji na rynek. Raz ze spółek będzie napływać, dwa ze świata również, czyli to wszystko jak się skumuluje, to możemy mieć bardzo ciekawą sesję. No ale ja tradycyjnie oczywiście trzymam kciuki za Twoje wyniki. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się. Hej.